Nauka jest czymś bardzo pięknym. To słowa Marii Skłodowskiej-Curie, które są mottem 12. Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbywającego się 27 i 28 maja. To już 12. festiwal organizowany w Bielsku-Białej, Festiwal Nauki i Sztuki. Tym razem rok chemii, rok związany z jubileuszem Marii Curie-Skłodowskiej, więc większa ilość wykładów będzie poświęcona właśnie doświadczeniom, eksperymentom, które możemy przeprowadzić i pokazać, że nie wszystko jest tak trudne do zrozumienia i docenić zasługi Marii Curie-Skłodowskiej dla rozwoju nauki światowej i nauki oczywiście polskiej. Podczas inauguracji 12. Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, która odbyła się 26 maja w sali koncertowej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, usłyszeliśmy muzyków z Trio Amadeus i saksofonistów z Bielskiej Szkoły Muzycznej. Między koncertami odbył się wykład inaugurujący festiwal. W zasadzie w tym roku koncentrujemy się na promocji roku Marii Skłodowskiej-Curie w naszym kraju. Okazją jest jubileusz stulecia otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie Nagrody Nobla w tej dziedzinie. I w zasadzie wykład poświęcony był skutkom, czy właściwie wynikom działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie dla współczesnych zastosowań technik radiacyjnych. Czyli jednym z przykładów jest możliwość wykorzystania właśnie sterylizacji czy dezynsekcji radiacyjnej do konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym, obiektów dzieł sztuki. Jak wyglądały przygotowania do dwudniowego festiwalu, w którym uczestniczy nie tylko ATH, ale wiele szkół i instytucji z Bielska-Białej, Cieszyna, Żywca i nie tylko. Festiwal przygotowujemy już praktycznie cały rok. Trwają od samego początku zapisy. Jest duże zainteresowanie. Zbieramy te wszystkie informacje, zbieramy chętnych do festiwalu. Jest ich sporo, szczególnie ze szkół, również i z różnych zakładów. Widząc po ilości sponsorów, jest to dość spore zainteresowanie. Szczególnie tą Akademią Młodych Talentów, młodzież ze szkół tych podstawowych interesuje się bardzo tym festiwalem. Inicjatorką pierwszego festiwalu była Grażyna Staniszewska. Ten festiwal odbywa się cały czas. Ja się bardzo cieszę, że festiwal wychodzi z sal wykładowych, że idzie w miasto, że tak powiem. I myślę, że powoli dopracujemy się tego w Bielsku, w Cieszynie, w Żywcu, że podczas tych kilku dni festiwalowych wszystkie te miasta będą tętniły nauką i zabawą, bo właśnie festiwal, idea festiwalu na tym polega, żeby pokazać, że z nauką też można się fantastycznie bawić. Oczywiście na festiwalu to nie tylko wykłady, ale wiele innych atrakcyjnych form przekazu, oczywiście włączając wiele instytucji kulturalnych z terenu Bielska i całego Podbeskidzia. Staramy się, ażeby to była atrakcja dla całego regionu. Chcemy pokazać akademickość miasta Bielska-Białej i dużą rolę jedynej publicznej uczelni na terenie Podbeskidzia. W organizację festiwalu po raz kolejny włączyła się policja. Również chcemy się włączać aktywnie w naukę i sztukę, a nauka to oczywiście dla nas ogromne wydarzenie, bo możemy młodym ludziom przekazać wiele istotnych rzeczy właśnie związanych z bezpieczeństwem. Choćby na przykład, jak używać elementów odblaskowych, jak są zbudowane, jak je wieszać na tornistrze, na ubraniu wierzchnim. I to jest właśnie to, co nas bardzo cieszy w kontaktach tak z młodymi ludźmi. Wielka okazja dla wielu naszych kolegów, profesorów, którzy wiele godzin spędzają w laboratoriach, a na ten jeden czy dwa dni przygotowują specjalne pokazy, które muszą i powinny zachęcić wielu mieszkańców Bielska-Białej, nie tylko, którzy chcą zrozumieć poważne problemy, ale będzie wiele wystaw, wiele pokazów, wiele sztuczek przygotowanych przez naukowców na takim poziomie, żeby zainteresować jak najszerszą rzeszę mieszkańców w różnym wieku, poczynając od dzieci kilkuletnich, dla nich mamy Akademię Młodych Talentów, aż po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale przede wszystkim to ten festiwal dedykowany jest młodzieży szkolnej. Chcemy, żeby przyciągnąć i zainteresować jak najszersze rzesze młodzieży szkolnej, pokazać, że można wiele rzeczy zrozumieć, a można również
zobaczyć. To jest niezwykła okazja do odwiedzenia naszych laboratoriów, naszych sal wykładowych, dobrze wyposażonych do tego, żeby podjąć decyzję o studiowaniu w Bielsku-Białej.